Cześć moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na kolejny cykl z przejażdżek po Trójmiejskim Parku, a dzisiaj zwiedzimy sobie inną część. Pojedziemy sobie inną traską, na znacznie szybszą i z dużymi odjazdami. I trasa się zaczyna, zaraz tutaj jedziemy, miniemy szwedzką drogę i jedziemy sobie prosto obok tej Fiaty. No zobaczymy, tutaj dawno nie byłem, no ostatni raz tą trasę no z kilka miesięcy temu jeździłem. Zobaczymy jak to teraz wygląda. To jest kilka takich zakrętów. Czasami tutaj trzeba zjechać całkiem na pobocze, bo są bo jest to teren podmokły tutaj dalej. Bywają takie rowy z błotem. Tutaj jest taki podjazd, trzeba się dobrze rozpędzić, to można go tutaj już z rozpędu wziąć, a jak nie, no to tak jak ja teraz. O. No nie za dobrze to słychać było. Trochę zagadałem. No ale dobra. No, idziemy. Fajnie, przyjemnie jest. Godzina popołudniowa. Ale jest bardzo ciepło. Ale nie tak upalnie jak w Borach Tucholskich. To jednak bliżej morza to zawsze jest chłodniej. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie bujałem tą kamerą za mocno. A jeszcze jedna rzecz, ja spróbuję o tak położyć, to zdecydowanie będzie lepszy widok wtedy. No, zobaczymy czy się da przejechać. O, nie da się, czyli trzeba będzie tutaj wbić do góry. A dalej chyba jest już, a właśnie to są te rowy. Tutaj trzeba sobie je ominąć. No i po co się kurczę ruszać, jechać 90 km. Jak tutaj jest tak fajnie, nie jest tak gorąco,
taka bryza chłodnawa. Bardzo urozmaicona trasa właśnie. Nie jest jednolita, prosta przez cały las, tylko mamy słów, dużo zakrętów, trawersy, takie szybkie zjazdy, ostre podjazdy. No. Świetny teren na pewno do treningów. O, tutaj pojedziemy sobie w lewo i też w lewo. I wyjedziemy do takiej dolinki. No i tutaj zobaczymy właśnie, czy ten przejazd jest niezniszczony, bo tutaj jest... właśnie, o tym mówiłem. Pierwszy raz, jak jedziecie po takiej długiej przerwie, to nie radzę tutaj się rozpędzać i tak jechać, żeby nie było możliwości wyhamowania, bo widzicie, tutaj ciągnikiem leśnicy wjeżdżali i rozkopali, wyrwy zrobili na tej trasce. Kiedyś była taka fajniejsza, było można normalnie zjechać dosyć szybko. A tutaj jak wygląda, no też rozkopane po jednej stronie, środek wolny. Tu trochę błota, też trzeba uważać, już prosta. No i tutaj jest już taki fajny wyjazd na dolinkę. Będziemy jechać już na drogę niedługo. Ale my zjedziemy sobie w bok i zrobimy podjazd potem. No jedziemy właśnie tutaj prosto i potem wyjedziemy sobie w prawo. Jedziemy właśnie teraz, będziemy zaraz wyjeżdżać. No, bardzo fajna też jest to pętelka. Nie wiem, ile ona ma, może ze 3-4 km. Bardzo przyjemna, właśnie tutaj jest taki zjazd potem na otwartej przestrzeni. No, tylko właśnie podjazd tutaj jest trochę ciężki, zresztą zobaczycie. Ale można też pojechać stąd już inną trasą, to też można sobie to zmodyfikować według własnych chęci, preferencji, życzeń. Tutaj jest bardzo dużo różnych możliwości zrobienia sobie tutaj pętli. Pojedziemy sobie teraz tutaj w prawo. Ja muszę nie przegapić tego zjazdu, bo on był gdzieś tutaj. Taki dosyć niepozorny. Tutaj. O właśnie. Prawda? Ledwo go widać. No i tu się wbijamy i tu będzie spory podjazd, długi. Bo musimy aż pod tą górę, którą na filmie widzieliście z lotu ptaka, podjechać. Także tak myślę, że z 60 metrów chyba do góry trzeba się będzie tutaj wspiąć.
kamerka się niestety zaczyna bujać. Ale dobra. Próbujemy tu się wbić. W miarę powoli, żeby to się nie bujało aż tak mocno. Ale się nie da tego niestety zniwelować, bo się mocno tutaj pracuje ciałem. Hop, hop. Zmienimy sobie na niższy bieg. Postaram się powoli tutaj zrobić ten podjazd. Nie no, bardzo fajne lato. Także w mieście gorąco. Ale w lesie jest w sam raz. Idealnie. Zobaczymy. Teraz wyjedziemy sobie na szwedzką drogę, więc z drugiej strony wrócę. I chyba tutaj, o, mamy kolegę. Cześć. Chcieliśmy go. I lecimy. Hop, hop. No tu jest chyba ten mocniejszy wjazd. Ale to nie jest jeszcze najgorsze. Ten mocniejszy to jest dopiero przed nami. Boję się o jakość tego nagrania. Pewno będzie moje sapanie słychać. No i tutaj jest ten fragment najcięższy. No aż do samej góry. No ale chyba podjedziemy. Mogę mówić. No i to już jest za duży wysiłek. No ale raz na jakiś czas no muszę się kamerka
kurczę, przekręcił. Tam, o. Dobra. Chyba muszę cięcie zrobić, bo mi się kamera aż odwróciła. A właśnie mówiłem, że to jest dosyć duży wysiłek, ale wiecie co? Ja myślę, że ja nie będę wracał, tylko ja sobie tu zakręcę i pojadę w dół do w kierunku miasta i wrócę, jeszcze zrobię podjazd taki łagodny, długi, asfalcikiem i to chyba będzie wszystko z dzisiejszego wyjazdu, no bo jeszcze mnie czeka mniej więcej pół godziny powrotu do domu przez miasto, a jeszcze jest jutro dzień, a dzisiaj jeszcze mam zamiar wieczorem wyjść na rower, ale już tym razem pojadę sobie bardziej tak odpoczynkowo, już w inne miejsce chyba. No właśnie, tutaj jest fajny ten zjazd, to już znacie dobrze. Zrobimy sobie zaraz nawrót. Chyba wróciło do normy, oddech też. A ja myślę, że tam od 170 musiało dojść. Tętna. Muszę jeszcze zabrać ze sobą raz ten zegarek. Ja myślę, że że będzie możliwość, żeby podłączyć pod wideo też pulsometr. Już się przyglądałem, jak to zrobić. Także jest taka wtyczka do wydaje mi się, albo nie wiem, z czego zgarnina. Na tej aplikacji garmina dosyć mocno wieje, bo może nie będzie nic słychać, co mówię. To sprawdzę, czy ja mam w ogóle mikrofon, że on się nie wypiął. Nie, jest. Nie jedzie? Nie. O, tu jest spokojnie, może powtórzę właśnie, że zawsze zapominam, a teraz sobie przypomniałem przecież, że miałem zamiar zabrać ze sobą tego pulsometr i podłączyć go pod wideo, jego wskazania, żeby były wyświetlane. No, się kolebie masakrycznie, niestety. Na kamerasia. Może wyżej? Właśnie nie na brzuchu, tylko tak bardziej na...